tytuł kursu Roboty tapeciarskie. Moduł Rodzaje podłoży i sposoby ich przygotowania pod różnego rodzaju tapety. Temat Usuwanie starych tapet. W dzisiejszych czasach tapetowanie stało się znowu bardzo popularne. Tapeta jest materiałem służącym do obicia ścian wnętrza mieszkalnego. Obecnie większość tapet posiada wierzchnią warstwę z tworzywa, którym najczęściej jest spieniony winyl. Czy materiał ma tutaj jakieś znaczenie? Tak, dzięki niemu tapeta jest bardziej odporna na uszkodzenia. Jakie czynności są istotne przy tapetowaniu? Podstawowym warunkiem w robotach tapeciarskich jest właściwe przygotowanie podłoża. Jedną z koniecznych czynności jest usunięcie starej tapety. O czym należy pamiętać podczas usuwania starej tapety? W pierwszym etapie za pomocą nożyka lub wałka perforacyjnego nakłuwamy tapetę. Następnie pokrywamy ją specjalnym roztworem do tapet. Jak długo od nałożenia tego preparatu należy czekać, by przejść do dalszych czynności? Zwykle jest to 15 minut. Czekamy po prostu, aż tapeta nasiąknie roztworem i zmięknie. Po tym można już przystąpić do ściągania tapety ze ściany. Czy ten preparat zapewnia 100% skuteczności? Oczywiście, jak ze wszystkim, skuteczność zależy od wielu czynników, m.in. od zastosowanych materiałów. W przypadku problemów ze ściągnięciem resztek tapety należy namoczyć je lekko wodą i zaskrobać szpachlą lub przetrzeć papierem ściernym. Wspominał Pan o roztworze, który zmiękcza starą tapetę. Proszę powiedzieć, czym się on charakteryzuje? Tego typu roztwory dobrze przenikają przez strukturę tapety, szybko i łatwo rozpuszczają warstwę klejową, są wysoko wydajne, łatwe w zastosowaniu i dzięki swoim właściwościom znacznie ułatwiają i skracają etap prac przygotowawczych. Czy na coś jeszcze należy zwrócić uwagę? Warto pamiętać, by nie naklejać nowej tapety na starą, bo w rzeczywistości zamiast skrócić czas pracy, dołożymy sobie niepotrzebnej roboty. I jeszcze jedno. Tapety powinno się usuwać, zrywając je od góry pasami. Dziękuję za rozmowę. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.